Pani Krystyno, już niebawem, za kilkanaście dni, wielkie święto w sanktuarium. Dobrze pani redaktor to ujęła, bo rzeczywiście 40. rocznica, a właściwie upamiętnienie 40. rocznicy zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II i cudowne jego ocalenie, to jest szczególny powód, aby się tutaj w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy na Sokołówce spotkać, aby dziękować Bogu za cudowne ocalenie naszego papieża i za jego pontyfikat, za wszelkie dobro, którego Polska od niego otrzymała. Będziemy celebrować Eucharystię, będziemy prezentować koncert w wykonaniu zespołu Genezaret i tak jak pani redaktor powiedziała, to będzie piękne, wyjątkowe wydarzenie. Pani Krystyno, skąd pomysł na uczczenie 40. rocznicy zamachu na papieża właśnie tutaj, właśnie teraz? Pomysłodawcą tego wydarzenia jest kustosz tego sanktuarium, ojciec Zdzisław Świniarski. I spotkał mnie ten zaszczyt, że zostałam doproszona do, jako współorganizator tego wydarzenia i jako przystanek Niepodległość. W tym momencie muszę powiedzieć, że w zeszłym roku z wiadomych względów nie udało nam się przystanku zorganizować, to było niemożliwe, a to co się wydarzy 13 kwietnia to jest taki właśnie mały wkład 13 maja. To jest taki mały wkład właśnie w to przepiękne, z rozmachem przez ojca Zdzisława przygotowywane wydarzenie. No i przystanek Niepodległość może ma szczególny powód, żeby w tym uczestniczyć, bo przecież nasz papież, święty Jan Paweł II, tak bardzo nosił w sercu ojczyznę i sprawę jej niepodległości, podobnie zresztą jak prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, to niejako mnie obliguje do tego, żeby na ile mogę i potrafię uczestniczyć w takich dziełach. Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że pogoda dopisze, ponieważ wszystko, co się będzie tutaj działo, będzie się odbywało na wolnym powietrzu. Tak, i to jest właśnie oprócz wielu plusów tego wydarzenia, niewątpliwych, jest ten plus, że są tutaj, chciałoby się powiedzieć, ogromne błonia, bo rzeczywiście jest przestrzeń, także nawet wziąwszy pod uwagę obostrzenia pandemiczne, nie musimy się obawiać niczego, ponieważ rozległe błonia zapewniają absolutne bezpieczeństwo. Proszę księdza, wielka uroczystość 13 maja, już niedługo. 13 maja to jest szczególny dzień. Mamy, szczególnie w tym roku 2021, mamy z jednej strony 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II. Z drugiej strony 13 maja też pamiętajmy, jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. To są pierwsze objawienia Matki Bożej w 1917 roku. Zresztą dla nas też ważna ta data, ponieważ 4 lata temu zostało ustanowione w 100. rocznicę objawień fatimskich, zostało ustanowione Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej tutaj właśnie przy klasztorze Chrystusa Króla, przy parafii Chrystusa Króla. Niewielka parafia na granicy z Czechami, a z drugiej strony mamy ten wielki prezent, jaki przekazał nam ksiądz biskup Ignacy Dec w postaci figury Matki Bożej, ustanawiając Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. I dlatego też idea, żeby właśnie w 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II była tutaj msza święta dziękczynna. No i powiem szczerze, że dla mnie to nie jest przypadek, że udało się zaprosić do przewodniczenia tej mszy świętej księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Także
Tak, chcemy, żeby ten dzień był takim dniem wielkiego dziękczynienia Panu Bogu przez ręce Najświętszej Maryi Panny, bo ona jest tą, która przyszła właśnie w Fatimie, przypominając nam wszystkim, że jest naszą matką, a jednocześnie matką bardzo zatroskaną o nas, dlatego chcemy na jej ręce składać to dziękczynienie, żeby ona zaniosła Panu Bogu. Proszę księdza, jak będą wyglądały obchody? Wiemy, że to będzie 13 maja, rozpoczęcie tutaj właśnie w kaplicy o godzinie 17. Tak, o godzinie 17 będzie wyprowadzenie figury Matki Bożej z kaplicy do ołtarza polowego, ponieważ chcemy, żeby mniej więcej o godzinie 17:19 rozpoczęła się msza święta. Dlaczego o godzinie 17:19? Dlatego, że to jest godzina zamachu na Jana Pawła II. W związku z tym o tej godzinie chcemy rozpocząć mszę świętą. I wcześniej przy procesji będzie jeszcze taka krótka inscenizacja w wykonaniu dzieci, przypomnienia właśnie objawienia Matki Bożej i orędzia z 13 maja, a później będzie msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Zapraszamy też na tą mszę świętą kapłanów i wiernych. Jesteśmy tutaj przy naszym klasztorze, gdzie mamy dużą przestrzeń, łąki. Trochę śmieję się, że tak jak w Fatimie, gdzie Matka Boża właśnie objawia się dzieciom, nie przy kościele parafialnym, tylko właśnie na łąkach i w górach de facto, gdzie dzieci pasły owce i w związku z tym ona się objawia i przekazuje, przynosi przesłanie. Przesłanie i z jednej strony pokoju, ale z drugiej strony też nawrócenia, prośbę o pokutę. Czyli to wszystko, co dzisiaj jest aktualne i na pewno będzie to również przypomniane w tej mszy świętej, ale też połączone z Janem Pawłem II. Wiemy dobrze, pamiętamy właśnie to wydarzenie 40 lat temu na placu świętego Piotra, kiedy Jan Paweł II pada po strzale Ali Akczy i sam on powiedział, że właśnie jedna ręka strzelała, a inna ręka niosła kulę. I myślę, że właśnie to wydarzenie było niezwykłym wydarzeniem w życiu Jana Pawła II, oprócz tego, że Matka Boża uratowała go, ale w mojej opinii takiej prywatnej, ponieważ tak mi się wydaje, zresztą z opracowań różnych wynika, że Karol Wojtyła, który został papieżem, chyba nie do końca tak w pełni znał objawienia fatimskie. Zresztą był to czas, kiedy w Polsce w czasach komuny zasadniczo było zabronione mówienie o Fatimie, ponieważ no, mamy tam też kwestię Rosji i nawrócenia. I w związku z tym to wydarzenie jakby kieruje wzrok Jana Pawła II na Fatimę. I później Jan Paweł II, wiemy, że rok później jedzie, aby dziękować Matce Bożej. Później jest tam następny raz. Również on jest tym, który beatyfikuje dzieci fatimskie, Jacynta i Franciszka, moje ukochane dzieci fatimskie. Zresztą on też podpisuje dekret o ich heroiczności cnót, co jest też dziwną rzeczą 2 kwietnia, kiedy zostaje właśnie wybrany papieżem. Także Fatima jest wpisana w jego życiorys, ale przede wszystkim właśnie zamach na Jana Pawła II jest skierowaniem jego wzroku na Fatimę, żeby on właśnie przypomniał też ludziom o Fatimie, o przesłaniu fatimskim. Dlatego te dwa wydarzenia są niejako powiązane tutaj w jedną całość, gdzie będzie msza święta. To, co jest najpiękniejsze, to, co Jezus Chrystus zostawił nam właśnie, żebyśmy uczestniczyli. Poprzez mszę świętą będziemy dziękowali Panu Bogu, a później będzie koncert Totus Tuus Maryjo, cały Twój Maryjo. No i chcemy o godzinie 21:37 zachęcić, jest to godzina śmierci Jana Pawła II, żebyśmy wspólnie zaśpiewali barkę, żebyśmy może zapalili świece w oknach, też tutaj ci, którzy będą przy ołtarzu polowym. Też moja też taka prośba, może właśnie w tym dniu też wywieźmy obraz Matki Bożej Fatimskiej, może z Janem Pawłem II, żeby to dzień był też przypomnieniem właśnie tych dwóch wydarzeń. Z jednej strony zamachu na Jana Pawła II, a z drugiej strony rozpoczęcia objawień fatimskich. My w diecezji przeżyliśmy setną rocznicę właśnie w sposób szczególny. Byliśmy przygotowywani przez peregrynację figury Matki Bożej, która jest tutaj w naszym klasztorze, w naszym sanktuarium. I ja zawsze mówię ludziom, ona zna, w naszej diecezji zna serca wszystkich ludzi. I oczekuje właśnie na tych, którzy pragną tutaj przybyć i gdy przychodzą do Matki, nigdy nie odchodzą z pustymi rękami.
proszę księdza, bez pomocy nie udałoby się tego wielkiego przedsięwzięcia zorganizować. Tak, pomoc ludzka jest zawsze bardzo potrzebna i tutaj wyrażam wdzięczność pani Krysi ze Stowarzyszenia Przystanek Niepodległość, panu Andrzejowi ze Stowarzyszenia Wspólna Europa, który jest z Gdańska, wspiera nas, ale dzisiaj w erze komputerów i telefonów jest to ułatwione. I wiele innych osób, które wspierają nas i modlitwą, ale również i działaniami swoimi, które jesteśmy im bardzo wdzięczni, i też przedstawicielom mediów, różnych mediów, którzy mówią o tym wydarzeniu, którzy mówią też o zamachu, ale też o objawieniach fatimskich. Także jesteśmy wdzięczni i też sponsorom, którzy sponsorują, pomagają nam, żeby to wydarzenie było jak najbardziej atrakcyjne. Dlatego bardzo serdecznie im dziękuję. Proszę księdza, będzie można obserwować to wydarzenie, będą transmisje online. Tak, będą w różnych studiach i w różnych wydawnictwach przekazywane online przez internet. Mamy nadzieję, że również, ponieważ i Telewizja Polska objęła patronatem i inne telewizje, że też będą jakieś migawki z tego. W związku z tym zapraszamy też do oglądania w internecie i w różnych innych mediach.